Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Polsce. My tutaj bardziej skupimy się na naszym mieście, na Włocławku. Proszę Państwa, może na wstępie pozwolę sobie przedstawić osoby, które dzisiaj mi towarzyszą, a mianowicie bardzo serdecznie witamy księdza doktora Janusza Bartczaka i pana doktora Tomasza Dzikiego. Proszę Państwa, może wyjaśnię na początku, dlaczego akurat taki skład. Ponieważ wspólnie razem Urząd Miasta Włocławek i Kuria Diecezjalna za zgodą księdza biskupa podjęła wspólne działania dotyczące obchodów setnej rocznicy. Chcieliśmy w taki sposób tutaj zorganizować obchody, aby wszystkie działania, które zadzieją się w naszym mieście, były skoordynowane i aby wszystkie działania były takie spójne ze strony miasta i kurii diecezjalnej, jak również, żeby te wszystkie przedsięwzięcia, które będą się działy w naszym mieście, nie pokrywały się, tak aby mieszkańcy naszego miasta mogli w sposób taki otwarty, spokojny uczestniczyć w tych wszystkich działaniach. Dlatego ksiądz biskup wyznaczył koordynatorów ze swojej strony, to jest ksiądz doktor właśnie Janusz Bartczak i ksiądz Michał Krygier, a ze strony Urzędu Miasta koordynatorem wszystkich działań i przedsięwzięć będzie właśnie pan dr Tomasz Dziki. Dlatego te osoby dzisiaj są wspólnie ze mną i zapewne za chwilę przybliżę Państwu w sposób bardzo szczegółowy działania, które będą w naszym mieście organizowane w tym wyjątkowym roku. Proszę Państwa, wszystkie działania, które będą się działy w naszym mieście, zostały tak przemyślane, aby nie były to działania pokrywające się i w taki sposób, aby wszyscy, tak jak powiedziałam, mogli w tych przedsięwzięciach uczestniczyć. Proszę Państwa, podjęliśmy już dość wcześnie pracę nad tym, aby wspólnie razem wypracować program obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ponieważ w miesiącu wrześniu po raz pierwszy spotkaliśmy się tak, aby już wstępne tutaj rozmowy poczynić i te rozmowy trwały do miesiąca stycznia i inaugurujemy obchody właśnie w miesiącu lutym i będziemy jak gdyby wszystkie te działania prowadzić przez cały rok, aż do miesiąca listopada, gdzie będą to takie działania już kulminacyjne, właściwe obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę Państwa, na stronie internetowej jest taka podstrona, tak, która mówi o działaniach podejmowanych wspólnie razem przez kurię i przez miasto. I te działania zostały podzielone na kilka takich, bym powiedziała, podstron, tak aby też właściwie umożliwić poszukanie interesujących dla Państwa działań. Strona została podzielona na takie podstrony jak instytucje kultury, w której to podstronie przybliżone są wszystkie działania ze strony instytucji kultury. Również jest taka podstrona kuria diecezjalna, czyli wszystkie działania ze strony kurii diecezjalnej. Mamy również taką podstronę placówki oświatowe, czyli wszystkie przedsięwzięcia, które będą się działy w placówkach oświatowych. Również jest, proszę Państwa, kalendarium wydarzeń historycznych. Czyli każdego miesiąca zamieszczane są wydarzenia z 1918 roku, tak aż do listopada
do listopada będzie to kalendarium prowadzone. Czyli każdego miesiąca będą przybliżane wydarzenia, które wydarzyły się 100 lat temu, tak aby wprowadzić w taką właściwą atmosferę tamtych czasów. Proszę Państwa, proponujemy również lekcje historyczne, które będą prowadzone w szkołach. Przygotowanych jest 12 tematów lekcji historycznych. Te lekcje historyczne będą prowadzone przez księdza doktora Henryka Witczaka, księdza doktora Zbigniewa Gmurczyka, pana prezydenta doktora Marka Wojtkowskiego, pana magistra Tomasza Wąsika, pana doktora Tomasza Dzikiego. Wszystkie te tematy również zamieszczone są na stronach internetowych. Placówki oświatowe już mogą się zgłaszać do tego, aby takie lekcje zostały przeprowadzone w ich szkołach. Proszę Państwa, czyli miesiąc luty inaugurujemy obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i będziemy prowadzić te działania aż do miesiąca listopada. Proszę Państwa, bardzo zależy nam na tym, aby prowadzić działania edukacyjne, żeby te działania edukacyjne były sukcesywne, żeby przybliżyć dzieciom, młodzieży, mieszkańcom naszego miasta to, co działo się 100 lat temu i żebyśmy mieli możliwość później wszyscy wspólnie razem już tych właściwych obchodów w dniu 11 listopada. Proszę Państwa, może oddam głos już koordynatorom. Koordynatorem, tak jak powiedziałam, ze strony Urzędu Miasta jest pan dr Tomasz Dzik. Ja jeszcze, proszę Państwa, zaznaczę tutaj, że te strony, te podstrony, które są prowadzone na naszej stronie internetowej Urzędu Miasta, są stronami aktywnymi, czyli stronami takimi żywymi. Jeżeli pojawią się jakieś nowe propozycje, oczywiście będziemy te strony modyfikować. Zresztą, tak jak powiedziałam, kalendarium też jest czymś żywym, bo każdego miesiąca będą tutaj uzupełniane wydarzenia. I jeżeli rzeczywiście ktoś ma jakąś inną, nową propozycję, to zachęcamy do złożenia tej propozycji. Oczywiście ona zostaje automatycznie przez nas zamieszczona na stronie i to ta strona jest stroną taką aktywną, stroną taką żywą. Również planujemy taką zakładkę galeria, gdzie będziemy starali się opisywać i też zamieszczać zdjęcia z poszczególnych wydarzeń, które już będą miały miejsce w naszym mieście. Także zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do uczestniczenia w tych wydarzeniach, jak również zachęcamy do składania może propozycji też przedsięwzięć przez inne placówki, nie tylko placówki kultury, edukacji, ale być może jeszcze przez inne tutaj ośrodki, które planują pewne wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tutaj ze swej strony bardzo serdecznie chcę podziękować księdzu biskupowi, że wyraził taką chęć i zgodę na to, abyśmy wspólnie razem podjęli działania dotyczące obchodów setnej rocznicy, bo jest to przecież bardzo ważna i istotna rocznica dla wszystkich Polaków. Także oddaję głos tutaj panu doktorowi Tomaszowi Dzikiemu. Dzień dobry Państwu. W zasadzie pani prezydent wyczerpała już temat, powiedziała prawie, że wszystko. Ja tylko chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, że chyba po raz pierwszy, a działam we Włocławku już od 20 lat, po raz pierwszy, chyba jak dobrze pamiętam, udało się zrobić coś takiego jak koordynacja wydarzeń właśnie związanych z jakąś konkretną rocznicą. Mam tutaj na myśli chociażby właśnie propozycje lekcji dla szkół i instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem tego typu lekcji historycznych, w których nacisk kładziemy jednak na historię bardziej regionalną. Proszę zwrócić uwagę, jak Państwo wejdziecie na stronę internetową i przeanalizujecie te tematy, okazuje się, że udało się wciągnąć
do współpracy parafię świętego Jana, Archiwum Diecezjalne, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, a także Archiwum Państwowe w Toruniu i oddział we Wrocławku. Druga rzecz, też nie pamiętam, żeby zdarzyło się coś takiego, że zgromadziliśmy w jednym miejscu informacje na temat planów, na razie na temat planów przede wszystkim wszystkich szkół z Wrocławka, a także innych instytucji, również i kurii diecezjalnej, właśnie jeżeli chodzi o obchody rocznicowe. Po raz pierwszy na stronie internetowej mieszkańcy miasta mogą już zobaczyć, jak dużo dzieje się we Wrocławku w tym zakresie, jak dużo będzie się działo w Wrocławku. I tak jak powiedzieliśmy, tak jak pani prezydent powiedziała również, ta strona internetowa musi być żywa, ponieważ w ten sposób będziemy zachęcać mieszkańców miasta, a także i państwa dziennikarzy do tego, żeby tę stronę odwiedzać. A więc to kalendarium historyczne dlatego będzie uzupełniane systematycznie. Nie było napisane, nie zostało sporządzone od razu dla całego 1918 roku. I tak również, co pani prezydent powiedziała, ta nowa, potencjalnie nowa zakładka na temat aktualności bądź galerii, czyli instytucja, a więc szkoły na przykład, czy inne instytucje będziemy chcieli, żeby się nie tylko na własnych stronach internetowych promowały te wydarzenia, ale również właśnie, żeby przysyłały do takiego centralnego jak gdyby zbioru informacji i na stronie internetowej Urzędu Miasta takie informacje o wydarzeniach właśnie łącznie z galeriami organizowanych przez szkoły, bez względu na to, czy to jest duża szkoła, czy to jest średnia szkoła, czy to jest szkoła podstawowa, będą się ukazywały. I w ten sposób, jak powiedziałem, mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć, co się dzieje. Otóż jeszcze mamy, oprócz tych elementów, o których pani prezydent powiedziała, są jeszcze inne plany. Między innymi najprawdopodobniej uda się zrealizować wydawnictwo okolicznościowe pod tym na przykład Włocławek 1918 roku, bądź Włocławek na progu niepodległości. Planujemy również inne przedsięwzięcia, także i proszę Państwa, także medialne, także będziemy się z Państwem w tym zakresie na bieżąco kontaktować. To są na teraz, i tak jak Pani Prezydent powiedziała, oczywiście jest lista tych wydarzeń, jest absolutnie otwarta i przyjmujemy każde zdarzenie, jeżeli ktoś chce się zapromować jakieś wydarzenie swoje, no jak najbardziej prosimy składać te inicjatywy, informacje o tych inicjatywach do nas, do mnie na przykład, a my będziemy dalej to pilotować. To ja bym na ten moment zakończył. Dziękuję serdecznie. Może oddam głos panu doktorowi, tak aby przybliżyć tutaj wszystkie działania panu doktorowi, księdzu doktorowi, żeby przybliżyć wszystkie działania, które prowadzone będą przez Kurię Diecezjalną. Dziękuję pani prezydent. Może, drodzy państwo, zacznę od parafrazy słów pana Romana Dmowskiego, że chociaż jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania i reprezentujemy różne środowiska i instytucje, to cel mamy jeden. Ten cel to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. I ksiądz biskup jest bardzo żywo zainteresowany i zaangażowany w te wszystkie inicjatywy. Bardzo nas, księży, mobilizuje, nie tylko we Wrocławku, ale w całej diecezji, żeby z sercem i ze swoimi talentami w to wejść. I owocem tego zaangażowania są rozmaite inicjatywy, które będą działy się niemalże każdego miesiąca, ale skupione będą w trzech miejscach naszego miasta: Bazylika Katedralna, Muzeum Diecezjalne i Aula Wyższego Seminarium Duchownego, czyli nasz wrocławski Watykan, można powiedzieć. I chciałbym zwrócić uwagę chociażby i zaprosić jednocześnie na sesje naukowe, które będą w marcu, w kwietniu organizowane właśnie w związku z odzyskaniem niepodległości. Natomiast jesienią dwie uroczyste msze święte w Bazylice Katedralnej. W październiku będzie to Eucharystia transmitowana na cały świat dzięki telewizji Polonia. No i później oczywiście wydarzenia centralne. 11 listopada uroczysta msza święta, odsłonięcie, poświęcenie pamiątkowej tablicy na zewnątrz Bazyliki Katedralnej, na którą też zapraszamy. Dzień wcześniej rozpoczniemy apelem jasnogórskim w katedrze w godzinach wieczornych, aby w takiej dobrej, duchowej, patriotycznej, braterskiej, ponad podziałami atmosferze przeżyć te ważne dla nas dni.
Szanowni Państwo, ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za zaangażowanie osobiste w obchody właśnie stulecia niepodległości. Dziękuję koordynatorom za zaangażowanie, przygotowanie tego materiału, który możecie Państwo śledzić na stronach internetowych, czyli dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Dzikiemu, dziękuję księdzu Michałowi Krygierowi i księdzu doktorowi Januszowi Bartczakowi. Dziękujemy pani prezydent. Dziękujemy. Szanowni Państwo, ja tylko może jeszcze tak dodam, że to kalendarium, które będzie prowadzone, jak również ta zakładka dotycząca już wydarzeń, które będą miały miejsce w naszym mieście, posłuży nam do tego, aby wydać taką publikację już końcową. Mamy nadzieję, że uda nam się tą publikację wydać, tak aby upamiętnić to, co w naszym mieście działo się w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zachęcam jeszcze raz wszystkich mieszkańców do tego, aby uczestniczyli w wydarzeniach związanych z obchodami, jak również zachęcam wszystkie instytucje, osoby prywatne być może, które organizują jakieś wydarzenia, przedsięwzięcia, aby zechciały zgłosić, czy to do Wydziału Kultury, czy to do pana koordynatora, swoje tutaj podjęte działania, tak abyśmy mogli wpisać na stronę internetową w odpowiednim miejscu, żeby wszyscy mieszkańcy naszego miasta też mogli o tym wydarzeniu wiedzieć i być może zechcą w nim uczestniczyć.